Dzień dobry, nazywam się Joanna Bachert, jestem strategiem walutowym w PKO Banku Polskim. Na rynku eurodolara wciąż bez większych rozstrzygnięć. W gruncie rzeczy już od miesiąca mamy na parze konsolidację pomiędzy 1,1120 a 1,1320, które nie rozbiło wrześniowe posiedzenie rezerwy federalnej, na co liczono. Z jednej strony było ono lekko gołębie, bo zmniejszyło oczekiwania co do wysokości stóp w przyszłych kwartałach i latach, z drugiej zaś miało w sobie akcent jastrzębi, bo jednak przyznano, że wzrosła liczba argumentów za podwyżką w grudniu. Generalnie jednak Fed wciąż powtarza, że dalsze zmiany w polityce monetarnej mocno zależą od napływających danych z gospodarki amerykańskiej. Te zaś dla części uczestników rynku już pozwalają na wzrost kosztu pieniądza. Zaczynają więc pojawiać się pytania o wiarygodność przekazu, przez co na rynku głównej pary walutowej mamy szeroką konsolidację przy dużej zmienności notowań. W kraju zaś jak na razie nie udało się przełamać wsparcia na 4,27. Napływające w ostatnich dniach wyraźnie jastrzębie doniesienia dotyczące amerykańskiej gospodarki oraz obawy o kondycję finansową niemieckiego Deutsche Banku przyczyniły się do osłabienia naszej waluty w piątek z rana, podnosząc notowania euro-złotego do blisko 4,32, poziomu najwyższego od 2 tygodni. Wspomnianą wcześniej przecenę naszej waluty rozpoczęła dość stanowcza wypowiedź prezes Janet Yellen, między innymi zmniejszająca narosłe wątpliwości wokół rzekomego silnego podziału wśród członków FOMC, który mógłby utrudniać wypracowanie w tym roku konsensusu. Zdaniem prezes Fedu gospodarka amerykańska tworzy ostatnio miejsca pracy w tempie, które może doprowadzić ją do przegrzania, co wyraźnie przemawia za stopniowym podwyższaniem stóp procentowych. Przegrzana gospodarka może spowodować, że Fed stanie przed koniecznością podwyższania stóp szybciej, niż by tego chciał, a to nie byłoby właściwe. Słowa Janet Yellen silnie przemawiają więc za grudniową podwyżką, zmniejszając atrakcyjność walut emerging markets, w tym złotego. Obok wystąpienia Janet Yellen, jastrzębie akcenty zawierały też publikowane w ostatnich dniach dane dotyczące gospodarki amerykańskiej, w tym indeks nastrojów konsumentów Conference Board i Uniwersytetu Michigan, dane o zamówieniach na dobra trwałego użytku i o dynamice PKB za drugi kwartał bieżącego roku. Do tego na rynkach zaczęły narastać obawy o sytuację finansową niemieckiego Deutsche Banku. Choć to nie jest nowy temat, gdyż o kłopotach tej instytucji i ich potencjalnym negatywnym wpływie na cały sektor bankowy mówiło się już jakiś czas temu, jednakże ostatnio oliwy do ognia dodały amerykański Departament Sprawiedliwości, nakładając na bank karę w wysokości 14 miliardów dolarów oraz informacje, że niemiecki rząd nie ma w planach ewentualnego ratowania tej instytucji. Część uczestników rynku zaczęła więc obawiać się realizacji czarnego scenariusza, tak jak w przypadku amerykańskiego Lehman Brothers, usuwając z portfeli ryzykowne aktywa. Jednakże jeszcze w piątek, pod koniec dnia, dzięki informacji, że główny problem niemieckiego banku może nie być aż tak ogromny, jak do tej pory się wydawało, złoty odrobił część wcześniejszych strat, ale nie wydaje się, by był zdolny w najbliższych tygodniach zejść poniżej wspomnianego już poziomu na 4,27. Przed złotym raczej okres nie najlepszy. Tymczasem indeks nastrojów amerykańskich konsumentów opublikowany przez Conference Board wskazał we wrześniu najwyższą wartość od 2007 roku na poziomie 104,1 punkta. Z kolei wskaźnik Uniwersytetu Michigan wzrósł do 91,2 punkta z 89,8 w sierpniu. Lepsze od oczekiwanych okazały się też dane o zamówieniach na dobra trwałe, które choć wartościowo nie zmieniły się w porównaniu z poprzednim miesiącem, kiedy to zanotowały wzrost o 3,6%, to jednak biorąc pod uwagę, że rynek zakładał ich spadek aż o 1,4%, musiały zostać odebrane pozytywnie. Następnie opublikowany został raport na temat PKB. Zamiast oczekiwanych 1,3% w drugim kwartale amerykańska gospodarka rozwijała się w tempie 1,4%. W kraju GUS opublikował wstępne dane inflacyjne, ale nie mogły one stać się wsparciem dla złotego. Wrześniowy indeks na poziomie minus 0,5% w skali roku wypadł poniżej mediany prognoz ekonomistów na poziomie minus 0,4%.
Choć jest to niewielka różnica, co na pewno nie wpłynie na postawę Rady Polityki Pieniężnej dotyczącą stóp procentowych, ale rozczarowanie pozostaje. Z kolei indeks PMI aktywności przemysłowej, choć zaskoczył pozytywnie wzrostem we wrześniu do poziomu 52,2 punkta, mógł już tylko stabilizować złotego, który silnie zyskał w piątek pod koniec dnia, rozpoczynając bieżący tydzień poniżej 4,30 na parze z euro. Niemniej warto odnotować, że jest to najwyższy poziom wskaźnika od pół roku i jak podał tworzący go market, wynika ze wzmożonego wzrostu napływu kontraktów eksportowych. Niepokoi jednak najsłabszy od dwóch lat wzrost indeksu zatrudnienia, co wskazywać może na tworzące się zatory na rynku pracy w związku ze strukturalnym niedopasowaniem. Patrząc na wydarzenia zaplanowane na najbliższe dni, z całej gamy raportów liczyć będą się praktycznie dwa, a mianowicie rządowy raport ze Stanów Zjednoczonych dotyczący nowych miejsc pracy w sektorze poza rolnictwem i dane na temat stopy bezrobocia w Stanach we wrześniu. Jak łatwo zauważyć, kalendarz jest też naszpikowany wystąpieniami przedstawicieli Fedu i jeśli publikowane w międzyczasie dane dadzą zielone światło dla grudniowej podwyżki w Stanach, jastrzębie komentarze powinny wspierać dolara. Niemniej, obok doniesień ze Stanów, warto będzie też zwrócić uwagę na sprzedaż detaliczną i protokół z posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego, publikowane dla strefy euro, zamówienia w przemyśle Niemiec, czy na decyzję naszej Rady Polityki Pieniężnej i mającą po niej miejsce konferencję prezesa Glapińskiego. Nie wydaje się jednak, by którakolwiek z europejskich publikacji stanowiła istotny impuls dla euro czy złotego. Biorąc pod uwagę oczekiwania rynkowe, w najbliższych dniach euro-dolar powinien spaść poniżej 1,11, zaś euro-złoty kierować się do 4,33. I to już wszystko, co na dzisiaj dla Państwa przygotowałam. Dziękuję za uwagę, mówiła Joanna Bachert, strateg rynku walutowego w PKO Banku Polskim.